Cześć. W poprzednim odcinku doszliśmy do momentu, kiedy nasze ludziki w grze już sobie chodzą, kiedy świat po skompilowaniu umieszcza już sam ludziki na sobie podczas utworzenia tego świata, więc nie trzeba układać je ręcznie, no i ludziki sobie ładnie, pięknie chodzą. Mamy tutaj dla przypomnienia w klasie aktor, w klasie człowieczek dziedziczącej z klasy aktor mamy oprogramowany ruch o jeden piksel, o jedno pole w naszej grze i tyle, natomiast w klasie dom jest już troszeczkę więcej, ponieważ poza super 800x600, które już było, dokładamy jeszcze tworzenie nowych trzech obiektów z klasy według wzorca człowieczek, no i umieszczanie tych człowieczków w różnych miejscach naszej przestrzeni. Teraz będziemy programowali dalej. No, chcemy zrobić coś takiego, żeby nasz człowieczek po dojściu do ściany od tej ściany się odbijał. No, więc przechodzimy do człowieczka, do kodowania jego metody act, metody działaj, metody, która wywoływana jest w kółko i w kółko i w kółko. No i po ruchu musimy sprawdzić, musimy zrobić coś takiego, prawda? Jeżeli doszedł na krawędź świata, to skręć o 180 stopni, na przykład. Tak? I jak to teraz zapisać w języku Java? No bardzo podobnie jak w innych językach programowania. Jeżeli, czyli if. No i teraz jak sprawdzić, czy doszedł na krawędź świata? Tak? Jeżeli doszedł na krawędź świata, no to wtedy turn i 180 stopni. OK, czyli mamy obracanie o 180 stopni. No, skąd wiem, że tak to działa? Dlatego, że już wcześniej w poprzednich odcinkach przeglądaliśmy dokumentację do klasy aktor, ale nie wiemy jeszcze, jak sprawdzić, czy jest na krawędzi. No i tu podpowiem, że jest taka metoda klasy aktor. Zresztą możemy sobie sami do niej dojść. Czyli zaglądamy do dokumentacji i szukamy czegoś, co by pasowało. Added to word, get image, get in embra, get nimbus. I lecimy. O, mamy metodę is at edge. Czyli nasz aktor jest w stanie sprawdzić, aktor, no jest to metoda dziedziczona z klasy aktor, czy jest na krawędzi. No, więc skorzystamy z tej metody. Wcześniej zakomentowałem, żeby można się dostać do dokumentacji. Natomiast tu możemy zrobić is at czy jest na krawędzi. I tu muszą być nawiasy, ponieważ jest to metoda, funkcja. Ona co prawda nie przyjmuje żadnych parametrów, ale w ten sposób musi to być zapisane. Spacje tutaj są opcjonalne, ja je wpisałem specjalnie po to, żeby było widać wyraźnie, że tu jest warunek, tak? Jeżeli i w nawiasach, bo tak to jest obowiązkowe, doszedł na krawędź świata, no to skręć o 180 stopni. Czyli mamy jeżeli if doszedł na krawędź świata, czyli jest na krawędzi, no to, nie ma słówka to, no w niektórych językach programowania jak Pascal jest tutaj słówko then, ale tutaj nie ma słówka to, natomiast mamy po prostu, o właśnie, można tak po polsku też napisać, skręć o 180 stopni. No i skręć, czyli ten 180, który też można było znaleźć w dokumentacji, oczywiście przeglądając metodę aktor, znaczy, przepraszam, klasę aktor, mamy tu metodę ten, metodę skręć. Chodź tu mój człowieczku. Source code. I, czyli mamy skręcanie o 180 stopni po dojściu na krawędź świata. Ponieważ jest, mamy teraz powiększony już świat, dam tutaj mu, żeby jednak chodził co dwa pola, a nie co jedno. I kompilujemy. Uruchamiamy. I nasz człowieczek skręcił. No, co prawda odwrócił się do góry nogami. Jest to taka niestety przypadłość
tutaj Greenfoota, że musimy obracać odnośnie jeszcze, samodzielnie jeszcze obrazek, żeby dalej był w poziomie, ale już nam sobie skręca i kiedy dojdzie do krawędzi, to skręca ponownie i ludzik sobie zasuwa tam i z powrotem, tam i z powrotem. O właśnie, w ten sposób. Teraz spróbujemy obejść problem tego, że on skręca o 180 stopni, no i cały czas tak naprawdę porusza się do przodu o dwa kroki, tylko ponieważ jego kształt, jego obrazek skręcił o 180 stopni, no to porusza się do swojego przodu, ale no, idzie z powrotem. Natomiast można posłużyć się tutaj pewnym trikiem, żeby poruszał się do tyłu. Tak, czyli damy minus 2 na przykład, compile, run, no i teraz ludzik porusza się do tyłu. Czyli zamiast odbijać go od ściany, spróbujemy zrobić tak, żeby poruszał się do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I wtedy nie będzie odwracał się nam do góry nogami. Będzie to prościej niż obracać obrazek człowieczka. Jak to zrobić? Otóż, tak jak powiedziałem, poza metodami, funkcjami, takimi jak na przykład zamachaj ręką, powiedz cześć, zjedz coś, na przykładzie oczywiście żywego człowieka, tak samo każdy z nas ma pewne właściwości, pewne cechy. I te cechy mogą być zmienne, mogą być stałe. Na przykład naszą cechą jest imię. Możemy je zmienić. Naszą cechą jest nazwisko. Możemy je zmienić, co prawda nie bardzo często, ale zdarza się, tak? Również naszą cechą może być waga na przykład, która się zmienia. No właśnie kierunek, w którym idziemy, który się też może zmieniać. I chcemy, żeby kierunek naszego człowieka się zmieniał. Czyli chcę nadać w klasie człowiek, z której budowane są wszystkie trzy nasze człowieczki, chcę nadać cechę taką jak krok. No, czyli chcę mieć krok równy na początku, powiedzmy 2. Zapisałem to poza metodą act, bo to ma być cecha człowieczka, a nie jego funkcji. Tylko że samo to w ten sposób, gdybym chciał skompilować, nie zadziała, ponieważ jest powiedziane, nie wiadomo, co to jest krok. Tak jak przy tworzeniu człowieków, tak samo tutaj musimy podać typ tej zmiennej. To jest zmienna, to jest szafeczka, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym komórka arkusza. Tylko trzeba powiedzieć, co ta komórka zawiera. My chcemy, żeby zawierała liczbę całkowitą, czyli int, tak jak w językach programowania typu C, C++ i wielu innych, w ten sposób podajemy typ zmiennej. No więc mamy zmienną krok, którą możemy wstawić tutaj właśnie w miejsce naszego minus 2 i zobaczyć, co osiągniemy w ten sposób. Compile, pięknie świat skonstruowany, run, nasze ludziki sobie chodzą. Na razie oczywiście krok jest w porządku. Natomiast teraz ja bym chciał, żeby on się nie obracał o 180 stopni w momencie, kiedy dojdzie do krawędzi, tylko żeby zmieniał krok na ujemny. Czyli no, zmieniamy nasz warunek. Jeżeli doszedł na krawędź świata, to nie skręć, a zmień krok na przeciwny. Jak zmienić krok na przeciwny? Otóż musimy napisać, że krok to się równa krok razy minus 1. Czyli jeżeli był ujemny, no to się zrobi dodatni. Jeżeli był dodatni, no to się zrobi ujemny. Natomiast tak jak było 2, tak będzie cały czas 2 albo minus 2. 2 minus 2. No to compile. I run. I sprawdzamy, jak to działa. Ludziki się już nam pięknie odbijają. Co prawda idą do tyłu, bo taki jest obrazeczek tak ułożony i trzeba by zrobić lustrzane odbicie, żeby powiedzmy szły do przodu wizualnie, ale to nie jest temat na ten odcinek. Ok, czyli oprogramowaliśmy coś takiego, że jeżeli jest na krawędzi, to zmienia krok na przeciwny. No to spróbujmy co zrobić, co by się stało, gdybym tu dał razy minus 2. No, tym razem krok będzie się zmieniał na przeciwny przy każdym odbiciu, ale razy 2. Czyli na początku było 2, to będzie minus 4.
Potem z minus 4 zrobi się plus, ale 4 razy 2, 8. Potem z plus 8 zrobi się minus 16. Czyli nasz ludzik będzie przyspieszał. Przy każdym odbiciu się od ściany będzie przyspieszał. O, faktycznie przyspiesza. No i teraz nastąpił crash, ponieważ przyspieszył tak bardzo, że jednym krokiem przeskakuje na drugą stronę ekranu i to program się zapętla. Także chciałbym tu zrobić ograniczenie, że jeżeli to jest komentarz, tego nie powiedziałem we wcześniejszych odcinkach, ukośniki 2 powodują, że możemy tu napisać cokolwiek nieistotne dla działania programu. Jest to komentarz troszkę inny niż komentarz do dokumentacji, ten niebieski. Tu jest wyróżniany jako szary właśnie kolor. Jest to opis taki dla programisty. I teraz, jeżeli krok będzie większy niż 20, to damy co? Przywróć znów 2. Albo damy, no 20 może mało, damy, on jest szerokość 800, czyli powiedzmy, że damy na 400. O, jeżeli krok będzie większy niż 400, to przywróć znów 2. No i jak to zapisać w języku programowania? If, jeżeli krok większy od 400, tak, może przesadzam z tymi przerwami, ale takie jakieś jedne pojedyncze niech będą, to przywróć, czyli znowu zrób krok równa się 2. No i zobaczymy, jaki efekt będzie takiego działania programu. Run. Przyspieszył. Przyspieszył, przyspiesza na razie i znowu zwolnił, bo już przekroczył 400. I znowu przyspiesza i zwalnia. No pięknie, myślę, że w tym odcinku to na razie wystarczy. Zachęcam oczywiście do przećwiczenia tego wszystkiego i spróbowania samodzielnie, bo bez tego to nic nie będzie.